Bra. Dzień dobry, kochani. Witam Was serdecznie na kolejnym filmiku na kanale Beauty65+. Kanale dla pań w eleganckim wieku, który prowadzi pani w elegancki wiek, w eleganckim wieku i jej elegancki wiek wynosi 65+, czyli mój wiek. I ja jestem ta pani w eleganckim wieku i ja prowadzę ten kanał, jak już mówiłam, jest dla pań w eleganckim wieku, ale nie tylko. Ten może sobie ktoś w nieeleganckim wieku coś dla siebie tu znajdzie, jakiś sposób, jakieś coś, co mu się spodoba. Zapraszam chętnie wszystkich, tu widzę. A ci, którzy chcą, wiecie, rozrabiać, wypluwać swój jad, bo nie są ze sobą, proszę ja was, zadowoleni, to niech sobie się filcują, że tak powiem, kulturalnie, w ich języku. Kochani moi, z czym do was dzisiaj przychodzę? Ano, przychodzę do was podwójnie tak jakby, bo poniosło mnie i zakupiłam na AliExpress komplet Bailey pędzli kosmetycznych, które, proszę ja was, kosztował. Tam wam pokażę, ile on kosztował. Będzie widać i co to za komplet. I jest to komplet, moi drodzy, wegański. Bo chciałam ze sztucznym włosiem zobaczyć, jak będzie się to prezentowało. A przede wszystkim, no niestety numerów chyba nie ma, jeszcze obejrzę, ale nie. Nie ma numerów. Niestety na ten, ale mówię, co mnie się bardzo spodobało w nim, to ta rączka. No po prostu rewelacja. Wiecie, wrzuciłam go do koszyka, ten komplet, i chodziłam w tej nazad, w tej nazad, w tej nazad. Kilka dobrych dni chodziłam, bo mówię, masz jasną cholerę tych pędzli i po co, po kiego grzyba ci jeszcze, nie? To są z tych do twarzy. Ten do pudru taki właśnie, o, miejscowy, super. Ten może być do podkładu, nie taki zbity, ten, albo ten może być do podkładu, tak, no w każdym razie ten, uwagę moją oczywiście zwróciły, kochani, uwagę moją oczywiście zwróciły, kochani, pędzle do ucz, nie? Jest przepięknie wykonany, z doskonałą starannością. Po prostu to są z tych geropszych. Muszę jakiś większy koszyk im skombinować. I są one, kochani, tego typu. Taki wysoki, taki do blendowania. I ten, no oczywiście do kresek, brwi. Ten to ja nie wiem, taki półokrągły. Teraz wiecie, już wymyślają jakieś kształty, żeby ludzie kupowali, a ludzie zawsze je będą kupować. To jest kowadełko, nie? Takie fajne też do rozblendowywania. Tu mamy kuleczkę do delikatnych prac ręcznych. Chodź tu. O. Tu takie plaskaty, o, tym, który można dokładać sobie kolor do pewnego momentu. Tu też jest taki, to jest ten taki, z których lubię. Czyli tak, tu jest wąski, nie? A u góry jest puchaty. Bardzo lubię te pędzelki. To jest taki trochę płaski, ale jakby do rozblendowywania pod okiem, tak bym powiedziała, dolnej powierzchni. I tu jest taki fajny, taki, o, też można położyć i troszeczkę rozblendować. No i oczywiście klasyk, szczoteczka i no. I skośny do ucz, do brwiów. O.
Nie prałam ich, ale są spryskane to się odkażającym spryskiwaczem. Ale podejrzewam, że po praniu też będą się bardzo ładnie, moi drodzy, zachowywały. Jako drugi test przetestujemy sobie kolejną paletkę z Catrice. Przetestujemy sobie paletkę i tu jest rozświetlacz. No, tak jakby rozświetlacz. Taki z różowawym podcieniem jest ten rozświetlacz. To są, kochani, swatche. To wam się postaram po prostu zaznaczyć na tym kwiatku, który jest który, żebyście wiedzieli. Nie ma takich dziko świecących, są satynowe. I zobaczymy, co z nich wyjdzie nam na oczach. No to, moi drodzy, sobie zaczniemy. Weźmiemy pędzelek, gdzie on jest, o ten, taką kuleczkę. I tą kuleczką sobie tym jasnym beżem po prostu wypełnimy. Położymy, zagruntujemy tą bazę. Ja baz nie kładę, moi drodzy, na ten, to jest pierwszy raz, nie kładę na twarz, nie kupowałam, czy kiedyś kupowałam bazę, oczywiście, każdy chyba kupował, nie? Ale właśnie spróbowałam któregoś razu, mówię, kuchnia Felix, popatrzmy, jak zachowa się, jak położymy bazę na twarz, na oko, przecież to jest nawilżające, nie? I bo to czucze jest nawilżające, albo może tak po prostu ma, nie? Zrobione, że nawilżające. Takie wrażenie, bo to wiesz, chemią to można uzyskać wszystko. Dokładnie wszystko, co tylko się chce. To się przesunę może, będzie wam i mnie lepiej oglądać i tygować. Dobra, ten już wziąłem, ja zawsze odkładam ten, ale go wezmę jeszcze, moi drodzy, coś tak kiwasz. Moi drodzy, wezmę go jeszcze tym środkowym kwiatuszkiem, który tu jest. O. Zapakuję go. Zobacz, jestem bardzo ciekawa. W środę. O, bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Elegancko. To mnie się podoba. O. I teraz, moi mili, dalej tym samym pędzelkiem. Maczamy to w tym kwiatuszku dalej i robimy sobie, kochani, mocniejszy pigment. Da się zrobić. Zastanawiałam, czy się da. Da. Da się zrobić. Kolor po prostu pogłębiać, nie? W środek i na górę i tu wyciągamy. Oczywiście tutaj rozblendowujemy, żeby prawie wcale go nie było widać. O to chodzi, nie? Także tak to wygląda z tym i powiem wam, że znowu Catrice i znowu mnie zaskakuje, bo jakość tego cienia, nie? Jest doskonała, naprawdę. I patrzcie, jak go sobie można budować kolor. Nie rozumiem po prostu ich polityki, tych z Catrice. Potrafię zrobić taką paletkę jak ta, która na razie, dobra, okay, jeden cień, nie? Ale jak ta poprzednia chociażby. I proszę ja was, a następna, taka fajna teraz, nie? Badziewie, jakich mało, nie? Po prostu, no nie wiem, no. Ktoś tam siedzi, nie wiem, może chemik poszedł na urlop, zaczął rodzić albo coś w tym stylu. Nie mam bladego pojęcia. Bo to jest dla mnie niepojęte wręcz, jak oni to robią, nie? Że takie, że aż normalnie wszystko ci opada i ten. I wziąłem sobie ten, nie? Mówię, no to teraz zobaczymy. Wąski, delikatny. Tu mam mój biały
nasz korektor i sobie pomaczamy i będziemy sobie jechać, żeby tylko nie spierdzielić, nie? O. Uważam, że trzeba milczeć, bo się można dziabnąć i to wyjść może nieciekawie, nie? Zwłaszcza jak się nie ma okularów, a jest się agnostykiem, nie? Agnostycja to jest taka wada wzroku, nie? Wada wzroku, gdzie nie widzi się krzyży. No, se wymyśliła, nie? Se wymyśliła. Mądra taka, ja pierdzielę, jak ona jest mądra. Sam się nadziwić nie mogę mojej mądrości, kochani. Tak więc, moi drodzy, mam klej i klejem, kochani, będę kleić tu. Kreski, o, nawet do połowy. I co ja wam mam powiedzieć? No, znowu szok. Znowu szok, bo paletka jest dobra. Jakościowo. Mówię, nie są jakieś błyski strasznie, ale takie właśnie dla pań w eleganckim wieku, albo dla pań, które lubią bardziej satynowe. Idealna paletka, proszę ja was. Idealna. Cienie się nie sypią. W tej chwili mi się bardzo dobrze na ten klej przyklejają. Tu wezmę ten z języczkiem, nie? Żeby go tutaj... O! Tu. Przykleić, o. I powiem wam, że no szok. Szok, 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 szok. I jeszcze ta firma chyba nie przestanie mnie zaskakiwać. Nie pamiętam jej. Takie miała podróby Natasza Denony, czy tam czegoś, nie? I te podróby były bardzo dobre, muszę wam powiedzieć. Bardzo, bardzo dobre. Teraz był ten żółty i gotusy też. Na ten dam i pod ten dam i dam se go, tak se dam, żeby było go dużo wszędzie. No, tu na przykład, no tu już trzeba znowu języczkiem, bo ja nie umiem tak paluchem, nie umiem. Także sami widzicie, nie wiadomo o co chodzi, w tych badziewiastych to może wiecie, chemik robił i płakał, nie mam pojęcia. A tutaj chemik przyszedł chorobowego inny i zrobił po prostu szał paletę, no, do której się nie ma prawa nikt przyczepić o nic. Taka jest prawda. No, a propos przyczepiania, no to moi kochani, byłam świadkiem przyczepiania się do paletek Maksineczki, nie? Bezsensownego przyczepiania się, ponieważ osoby, które pisały komentarze, nie kupili tego, nie? Ja tam nie kupiłam, bo wiecie, nie? Ale wiem. To jest takie, wiecie, to jest takie polskie, jak dla mnie, nie? I ten jad, który tam jest. Ludzie, przecież ta Maksineczka, ona jest wieki już na tym YouTubie. I byłoby po prostu dziwnym, gdyby nie było jej jakichś produktów. Nie? Słuchajcie, zamiast zazdrości, ja je chciałam napisać, ale zaraz by mnie tam, wiecie, no, zrównali z ziemią, że skoro takie są do kitu i tak dalej, to usiądź sama, otwórz kanał, nie? Beauty i
zdobądź tyle, ile sławy, ile ma syneczka i później marudź, nie? Jak będziesz miała tyle ten i zobaczymy, czy ci się twoje pieniądze zarobione nie spodobają. Przecież nikt tego maksyneczce nie dał kanału, gdzie ma ponad 500 tysięcy i powiedział, masz kochana, masz i rządź, nie? Ludzie są naprawdę głupi, beznadziejnie czasami. To jest takie polskie, takie niemieckie powiedzenie, Neid der Besitzlose. To jest zawiść nieposiadających, nie? Czegoś. I to wiecie, i od razu już z góry, nie? Bo tak, siak i owak, nie? I się zaczyna atak i w ogóle wszystko, co możliwe. Siądź jedna z drugą, przecież ta maksyneczka, ile ona jest, siedzi w tym w necie? 12, 14 lat? Muszę zajrzeć, to wam napiszę. I przecież wszystko, co ona zrobiła, to wypracowała sobie własnymi rękami, własnymi pomysłami, własnymi, no fakt, czasami, wiecie, miała tam jakąś współpracę, która była, produkty były nie za bardzo, a ona to chwaliła, parę razy się tak nacięłam. Ale mój Boże, większość to jest jej praca. Z tego co wiem, to ona nagrywa, to ona montuje, mama założyła sobie salon kosmetyczny, do którego można chodzić. Nie wiem, czy urządza nauki, ale ja nie wiem, jak to mam powiedzieć i czego jej tu zazdrościć. Gratulować jej trzeba, że się znalazła w tym świecie. Fakt, że było łatwiej w tamtych czasach, a jakże? Właśnie szukam. Szukam. Już się zaczynało. I tego szukam. Tego szukałam. I szukam w niej kuleczki. Ona tu. No i to jest takie, wiecie, no ja mówię, ludzie potrafią po prostu, są sfrustrowani, niczego w życiu nie osiągnęli, albo ich zdaniem, w ich oczach to jest nic, co osiągnęli, no to wyżywają się na jakiejś maksyneczce czy innej z influencerek. Ja na przykład nie przepadam za zmalowaną. Nie wiem, ona ma coś w sobie, co mnie się nie podoba. Nie wiem co. Nie mam pojęcia, nie? Ale kochany, jej co wydała w Glam Shopie, fantastyczne dwie palety, nie? Bez dwóch zdań. Tutaj sobie kleju położę, bo nie chcę się przyczepić, wiecie? A robiła się tym takim. Nie, tak nie za bardzo. Chcę się przyczepić, ale spoko. Spoko, spoko. Zamiar wykonuje się według moich. Nie, makijaż wykonuje się wedle moich zamiarów i w taki sposób, jaki chce. Zawsze sobie można czymś pomóc, prawda? Nikt nie powiedział, no więc mówię. Nie kupiłam zmalowanej paletek. Miałam ochotę, ale później jakoś mnie odeszło. Ale wiem, że są dobre, bo to widać, że dużo było też recenzji, nie? I widać, że są dobre, że nie splamiła imienia Glam Shopu. No. Tak to wygląda. Ale mówię, nie mając jej paletek, nie będę przecież gdzieś łaziła na jakiś kanał, gdzie mówią, że ta kolekcja maksyneczki jest rewelacyjna. Tu sobie wjeżdżam, nie? I na linię wodną. Od razu.
nie? Gdzie tak mówią i drę się od razu, że to badziewie i tak dalej. Jak tego w ogóle w rękach nie miałam, a co dopiero na oczach, nie? To nie jest normalne. A tam właśnie tak było. No ale jak wiesz, odezwiesz się, nie? To by przecież harpie ci wygryzły żyłę smrodną, nie? Jakby tym, że tak są zacietrzewione tą zazdrością nieposiadania, że nie wiedzą, co piszą, nie wiedzą, co mówią i tak dalej. Jak można nazwać kanale, nie? Później czytałam tą kolekcję tak genialną, nie? Pisze osoba, która w ogóle na oczy tej kolekcji, nie, znaczy widziała ją na oczy tylko. O. No i to mnie już, kochani, starsza. Jest tak, jak chciałam, moi kochani. I powiem wam, że mnie się ta paletka bardzo podoba. Ludzie, no to się wierzyć nie chce, nie? To się naprawdę wierzyć nie chce. I bierzemy teraz tą kuleczkę. No, w tym kwiatuszku sobie ją. Dobra. I sobie rozdymimy, kochani, dolną powiekę. O. Tym kwiatuszkiem. I tu też. No i rozblendujemy sobie. Słuchajcie, są tak mięciutkie te pędzelki, że wow. Nie? Że wow. Naprawdę. Naprawdę, naprawdę. No i tak mówię, to jest, dla mnie to jest śmieszne wręcz, nie? Ale mówię, gęby nie otwieram, bo ten szczyst, ten maksyneczka włożyła to, co teraz ma, masę siebie, masę pracy, masę godzin spędzonych po nocach. No po prostu nie są w stanie, kasa się liczy. No wiadomo, do cholery ciężkiej, że jak masz ten kanał i on czy się rozwija, za pomocą jego zrobiłaś sobie salon kosmetyczny, no to czy no to co chciałaś, no to ludzie. No po to trzymasz, nie... Nie robisz tego po prostu dla idei, bo tak, nie? No. Dla mnie to idiotyczne jest coś takiego, twierdzenie czegoś takiego, nie? Kasa się liczy. Ja chcę, że kasa się liczy, nie? Ja też bym chciała kasę mieć z mojego kanału i to jak bym chciała mieć? Jeszcze raz wezmę tą kulkę tu, ale ją wyczyszczę i tutaj rozblenduję. Też bym chciała mieć. Jak zakładałam kanał, oj, to myślałam, wiecie, że ja to kasę to będę miała, ohohoho. Już za pierwszym filmikiem będzie 1000 minimum, a po roku to będę jeździła na wczasy za pieniądze zarobione. Na YouTubie, no ale nic na to nie poradzi, że tak nie jest. No, dopiero później, po dobrych dwóch latach przestałam wierzyć wszystkim YouTuberkom, nie? To i tak długo, nie? Także, a teraz po tych ponad 5, jak jestem, no to wiem, która kłamie, a która nie, po prostu widać, to nauczyłam się psychologicznie, moi drodzy. I teraz mamy tutaj ten żółty, ten w środeczku i wezmę chyba jednak ten jeszcze raz. On jest błyszczący kolorem, ten, bardzo mocno napigmentowany. Tak jak z mamuśkami, nie? Z tymi nie wygrasz, nie? Nie wygrasz. Albo karmić piersią, czy nie karmić. Publicznie. No ludzie. Ludzie. Jak będę chciała oglądać cycki, to sobie stanę przed lustrem. A ja nie chcę... To mnie brzydzi wręcz. No. To mnie brzydzi. Jak już też tak karmisz, to napupuj sobie, tak jak ja byłam, tego swojego mleka w butelkę i jedź na spacer. Jak będzie przy karmieniu, wyciągasz butelkę i tyle, nie? I nikomu swoimi cyckami pod oczy nie podsuwasz. Ja tego nie zrozumiem i nie zrozumiem tego też,
że na przykład latem do spódniczki nie nosi, pończoch się nie nosi. Nosi się. Gołe nogi to jest po prostu to plebs. Dziołcha na wsi. To w gołych nogach polecie. Ja w życiu nie wyszłam w krótkiej spódnicy czy sukience bez pończoch. Taka jest prawda. No dobra, koniec savoir-vivre. Zrobię resztę. No i przyjdę do Was na podsumowanie paletki i pędzelków. Zerknęłam, kochani, że ja tu mam jeszcze, bo to była kolekcja, rozświetlacz tej kolekcji, ale ja już mam rozświetlacz na twarzy, mam już podkład, nie powiem jaki, bo go testuję właśnie do filmiku. Mam bronzer, róż i świecidełka z Kiko Milano, ale spróbuję ten, bo tu go na rękę, na palec, jak go weźmiesz, to on jest różowy, pod światło ma, różową, dałam go tu ponad usta i taki, ale wiecie, jakiś powalający nie jest, to nic, zobaczymy, weźmiemy ten róż tutaj, tym pędzelkiem i o, okej, okay, no troszeczkę dołożyłam, no jak to rozświetlacz. Ja w tej chwili do dnia dzisiejszego nie spotkałam lepszych od kitulcowych i od luwi. Nie spotkałam lepszych, po prostu. Tutaj, o, tu trochę. Użyłam tyle pędzelków, nie? Wydawałoby się, że ten. I kochani, one są doskonałe. Bardzo, bardzo dobre pędzelki, muszę Wam powiedzieć. Są świętne. Następnych grubszych tych do pudru, tej reszty użyję, moi drodzy, przy następnym, mam jeszcze test jednej palety, no to użyję, pokażę Wam, jak się pudruje tym, czy dobrze, czy źle i tak dalej, ale podejrzewam, że bardzo dobrze, bo pomijając fakt, że mają przepiękne, no sami popatrzcie, jakie przepiękne trzonki. To jest następny komplet z Bailey, których mam 5 albo 6, nie wiem. Który, moi drodzy, jest dobry. Wszystkie moje te z Bailey, mam tutaj jakieś, czy już wszystkie wywlokłam na dół? Wszystkie moje z Bailey do tej pory, jakie mam, mam dwa czerwone, jeden z różanym drewnem, mam biały, mam taki roza ten i jeszcze jeden czerwony. Ja je kupowałam, one są z naturalnym włosiem. Jedynie jakie mam, jedynie są te, które teraz kupiłam i z Wami testuję, które mają włos sztuczny. A cała reszta to są kozy i kozi ogony. Kochani moi, podsumowujemy paletkę. Jak już przed momentem mówiłam, to... Czemu palec boli? Nie mam pojęcia. To powiem Wam, że bardzo zachowawczo podeszłam do tej paletki, mimo że, no, wiadomo, są takie, które mają, moi drodzy, słocze całkiem przyzwoite, a na oczach wyglądają tragicznie. Dlatego też mój makijaż zminimalizowałam. Taki dzienniaczek bez tam żadnych wybuchów, choć mogłam, choć można go zrobić po prostu jako jakiś wyjściowy, elegancki. A zatem trochę się odsunę, przyżywajcie się. Mam nadzieję, że głupich min wystarczy. I teraz już Wam opowiadam całą resztę. O! Nowy się włos jakiś przyczepił, a kotów to nimo. Nimo kotów, nimo. O. I tak, co miałam na twarzy? Na twarzy mam, no,
podkład, który testuję, będzie w innym filmiku. Mam jako pielęgnację, pariens razem z doktorem Pierrem Rico. To teraz się zastanawiam, czy nie kupić całego nano zestawu, bo jest rewelacyjny. Ten na peptydach jest rewelacyjny. Naprawdę, te peptydy. Super rzecz. W każdym razie się zastanawiam, czy nie wziąć całego na noc. Nie? Wtedy sobie zaoszczędzę mojego pariensa. Ale one też nie są tanie, ale nie są, pariens jest droższy w każdym bądź razie. Zawsze ponad stówkę mnie wyjdzie ten komplet. W każdym bądź razie tak się zastanawiałam. Okej, wracamy do paletki. Jak już mówiłam, zachowawczy stosunek do niej miałam, więc wykonałam makijaż, jaki wykonałam, i muszę teraz powiedzieć Wam, że paletka jest dobrej jakości. Na moje oko to tutaj jeszcze jednego brakuje, jednego matu, coś pośredniego między, bo to już jest coś pośredniego między tym brązem a tym szarym, albo taki całkiem ciemniejszy, taki bardzo ciemny lila mat. O, to byłoby idealne wtedy ten koniuszek, albo zrobić kreskę z tego, tak jak tu, chociaż ta kreska też źle nie wygląda, no musiałem ją trochę podkleić, bo musiałam, no, ginęła w tamtym kolorze, w każdym bądź razie nie jest to jakiś, wiecie, straszny wysiłek i mordęga. Makijaż wygląda przyzwoicie, moim zdaniem. I ten, co to zrobić? Co jeszcze na twarzy mam? Na twarzy mam puder pod oczy maksyneczki. Ten ła. Ja? To jest rewelacja. I mam, moi drodzy, puder pod oczy maksyneczki. Brązy, rozświetlacze z Kika Milano, tak jak już mówiłam, z tej palety, łotworze. No i poprawiłam, moi drodzy, tym rozświetlaczem z Catrice, który jest w tej kolekcji. Ja, jak kupuję kolekcję w całości, to jest bardzo rzadko. A tutaj mam teleskopową, kochani. Korektor jest oczywiście ten doktor Pierrico, to jest mój, i nawet Estée Lauder już nie jest lepsza od niego. I to chyba wszystko, co miałam. Pędzelki, jak testowałam, jak mi wyszło. A pomadka? Karl Lagerfeld. No, już sporo czasu ją mam. Zastyga. Ale się klei. No i nic na to nie poradzisz. Ja ją kupiłam dlatego, bo jak się wyjmowało, to tutaj jej się takie światełko świeciło. Ale światełko już się dawno przestało świecić, a ja od czasu do czasu sobie nią usta pomaluję, bo to jest taki kolor, który pasuje praktycznie, no chodź tu, pasuje praktycznie do wszystkiego. Takie jest moje zdanie, kochani. I to by było na tyle. Ojojoj, co chciałam Wam przekazać ode mnie na temat tej paletki, no i tego rozświetlacza, że znowu Catrice pokazała, że potrafi. No, pokazała po tych samych żółciach tutaj, które to są. To jest po prostu taki żółć świecący. Bardzo ciężko jest do zrobienia, także... Nie wiem, kto tam rządzi, nie wiem, kto tam miesza. W każdym bądź razie tego, co wymieszał Jokera, bym zwolniła od razu. Przecież oni muszą mieć jakąś kontrolę jakości. No nie wiem, kochani. Kochani moi, dziękuję Wam serdecznie za to, że jesteście, za kciuki, za komentarze. Czekam na komentarze. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Dziękuję, że mówicie o mnie dalej, bardzo mnie to cieszy, i w zamian za to z całego serca życzę Wam ogrom zdrowia i spokoju, kochani, niekoniecznie świętego oczywiście. Kochani moi, widzimy się już niedługo w następnym filmiku. Pa, pa.